Nie żyje Kamil Durczok. Dziennikarz miał 53 lata. Zmarł nad ranem w szpitalu w Katowicach. Trafił do niego wczoraj w bardzo poważnym stanie. Informacje jako pierwszy przekazał portal press.pl. Jak pisze Interia, Durczok był reanimowany w nocy. Miał krwotok. Zmarł nad ranem w katowickim szpitalu. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przekazało oficjalny komunikat w sprawie śmierci Kamila Durczoka. Jak czytamy w piśmie, Kamil Durczok trafił do szpitala wczoraj po południu. Zmarł dziś nad ranem w wyniku zaostrzenia przewlekłej choroby i zatrzymania krążenia. Stan pacjenta określano jako bardzo ciężki. Pacjent zmarł o godzinie 4.23. Kamil Durczok urodził się 6 marca 1968 roku w Katowicach. Sam w mediach społecznościowych podkreślał, że jest Ślązakiem. Ukończył studia z komunikacji społecznej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Studiował także prawo i filologię polską. Po studiach rozpoczął karierę radiową. W wieku 24 lat został dyrektorem rozgłośni TOP FM. Durczok w latach 93 do 2006 był dziennikarzem telewizji polskiej. Potem przez 9 lat pracował w TVN jako prowadzący faktów. W latach 2005-2007 prowadził kontrwywiad RMFFM. Między 2016 a 2019 rokiem Kamil Durczok był wydawcą i redaktorem naczelnym portalu Cilesion.pl. W latach 2016-2017 był gospodarzem programu Brutalna Prawda. Kamil Durczok był również laureatem wielu nagród branżowych, m.in. Grand Press dla dziennikarza roku, złotej telekamery w kategorii Informacje oraz Wiktora, dla najwyżej cenionego dziennikarza, komentatora i publicysty. Dziennikarz od wielu lat zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. W 2002 roku okazało się, że cierpi na białaczkę. O swej walce z chorobą napisał książkę Wygrać Życie. W ubiegłym roku przyznał się, że cierpiał na chorobę alkoholową i depresję. W marcu tego roku sąd Rejonowy w Piotkowie Trybunalskim skazał Kamila Durczoka na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Dziennikarz w lipcu 2019 roku, będąc pod wpływem alkoholu, spowodował kolizję na drodze krajowej nr 1. Kamil Durczok został oskarżony przez prokuraturę o prowadzenie auta popijanemu oraz sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa w ruchu rondowym. Groziło mu do 12 lat więzienia.